I teraz trzecia grupa skoczków pierwszej serii. Za chwilę trybuny oszaleją, bo Aleksander zniszczą. Aleksander zniszczą, który świetnie spisał się w serii próbnej. Ależ tu jest wrzawa. Wiem, wiem. Nieraz tam byłem. I zobaczmy, zobaczmy. No powinien skoczyć daleko. Widocznie pasuje mu ta skocznia. Widocznie jest w formie. Naprawdę, Olku, życzymy ci dalekiego skoku. Leci dobrze, dobrze, dobrze. Szybko. Dobry skok, dobry skok, dobry skok. Zadowolony jest Aleksander. Może chciałem troszkę więcej, ale nie narzekajmy. To jest 129,5 metra. Także Polacy dzisiaj bardzo dobrze skaczą równo. I zobaczymy za chwilę, jak odpowiedzą rywale. Polacy po dwóch grupach, pamiętajmy, zajmują czwarte miejsca. Poloniusz Steiner tu zadowolony. Tak, Polacy prowadzą. Dobre, no to 18 plus 4 i 4 dziesiąte. Wyprzedzamy Finów 18,5 punkta, ale już teraz zaczyna się ta gra o najwyższe miejsca. Japończycy, którzy po skoku Nakamura spadli za reprezentację Polski, już puszcza trener Junshiro Kobayashi, brat Ryoyu. Zobaczmy, jak Junshiro, czy odrobi trochę strat, czy odrobi trochę strat do Polski. Nie życzymy mu tego, ale zobaczmy. Zobaczmy, leci, nie, no nie, słaby skok. Japończycy nie będą się liczyć bardzo o podium dzisiejszego dnia. Chociaż jeszcze dużo skoków przed nami, ale 121,5 metra to jest słaby skok. Słaby skok Japończyków, także Japończyków mamy już z głowy. Tak, trener niezadowolony pokiwał głową z dezaprobatą. I dopiero na trzecim miejscu Japończycy plus 9,9, a więc nie miał dobrych warunków. Nawet Japończycy spadli za Finlandię, proszę Państwa. Tracą do Polaków 20 punktów i 9 dziesiątych. Halvor Egner Granerud z Norwegii. To jest ważny skok, ponieważ Polacy liczą się w walce o podium, a przecież zostały tylko cztery reprezentacje w tej grupie trzeciej. Ale Granerud nie jest puszczany, ponieważ ma wiatr pod narty, ale ten wiatr jest zbyt silny. Już Granerud czeka na swój skok, już jest wiatr w plecy. Potrzebuje 127,5 metra, żeby wyprzedzić reprezentację Polski. Zobaczymy, czy go stać na to. Wydaje się, że wyszedł dobrze, szybko leci w tym powietrzu. Jest to skok taki mniej więcej, jaki musiał oddać, żeby być przed Polakami, ale to będą małe różnice. A jednak nawet dalej 129,5 metra, więc to pozwoli Norwegom wyjść na prowadzenie w tym momencie. Oczywiście plus 7,5 punkta dodane. Pamiętajmy, że jednak dalej jest ten rozbieg podwyższony, ale tylko Norwegowie o 4,6 punktu wyprzedzają Polaków, także świetnie się dzisiaj spisują nasi zawodnicy. Może ten konkurs będzie przełomowy, może ta forma rośnie, może za tydzień podczas Mistrzostw Świata w lotach narciarskich będzie ta forma, której oczekujemy od początku sezonu. A teraz Słoweńcy, Peter Prewc też jest w bardzo dobrej formie. Zobaczmy, zobaczmy. Dobrze wyszedł z progu, leci, no ale to nie był dobry skok. To nie był dobry skok, jednak. Jednak, czy da to Słoweńcom prowadzenie? To jest tylko 125 metrów. Ciasno jest dzisiaj, ciasno. Ten wiatr w plecy przeszkadza zawodnikom, prawda? Zobaczymy, czy są w stanie wyprzedzić Norwegów w tym skoku. Tak, ale plus 16,6, to już wiemy dlaczego potrzebował tylko tyle i 5,2 Słowenia przed Norwegami, 9,8 przed Polską. Niemcy muszą odrabiać po słabym skoku Karla Geigera. Stefan Laje w powietrzu, wysoko wyszedł Stefan Laje, lubi skakać Zakopanem i
To jest dobry skok Stefana Laje. To jest dobry skok. Jawohl. Guter Sprung. Ein Hundert, Meter. 131,5 metra. To jest solidny skok. I tu Niemcy troszkę podgonią. Czy wyprzedzą Polaków. Plus 4,4, więc miał niezłe warunki. Są na czwartym miejscu. Ach, przegrywają z Polakami, ale tylko 0,4 punktu. Także walka o podium będzie bardzo zacięta dzisiejszego dnia. Wieczoru już nawet, ponieważ mamy już, nie ma słońca, już słońce zaszło. Ale ten wiatr się wzmaga. Jak to w Zakopanem, pamiętam. Byłem wtedy, kiedy Jan Mazoch upadł nieszczęśliwie, gdzie też wiatr rozdawał karty. Tak, ależ teraz wieje. Wieje mocno, wieje. Austriak musi poczekać na swój skok, ale możemy być zadowoleni. Naprawdę możemy być zadowoleni z postawy naszych zawodników. Ja jestem bardzo zadowolony, bo mój próg oczekiwań w stosunku do naszych zawodników spadł. Już Jan Herl już dostał zielone światło. Potrzebuje 126 metrów, żeby Austriacy objęli prowadzenie. To będzie dobry skok, a jednak nie do końca wysoko. Leciał wysoko Jan Herl, młody, obiecujący austriacki zawodnik. Wysoko w Pucharze Świata, 129 metrów. To jest dobry skok. Czy da to Austriakom prowadzenie? Powinno, Zobaczymy na noty. Tak, tutaj Austriacy zadowoleni z tego skoku. Tak, Austriacy prowadzą, ale tylko plus 0,9 punkta dodane, a więc miał bardzo dobre warunki. Jedne z lepszych w tej serii, jak nie najlepsze. I tak, Austriacy przesuwają tylko 30 punktu, Norwegia 5,5 punktu, 4 Polska, 5 Niemcy. Te 5 zespołów liczy się w walce o podium. Różnice są bardzo małe i tu wszystko się może zdarzyć, ponieważ 4 Polska traci tylko 10,5 punkta do prowadzącej Austrii. Co za emocje, proszę Państwa. Ale teraz Dawid Kubacki, proszę Państwa, Polacy walczą o podium. Tak, ktoś by pomyślał sobie, no przecież jesteśmy tak silną nacją w skokach, że powinniśmy w każdym konkursie drużynowym walczyć o podium. Ale w tym sezonie jest tak źle, że... ale dziś jest lepiej. Czeka Tomasz Thurnbichler, trener polskich skoczków. Nie ma dobrych warunków. Dawid nie ma dobrych warunków. Dawid nie jest w najwyższej formie, chociaż jak obserwowałem jego skoki treningowe, to uważam, że nie było najgorzej. Czy jest w stanie skoczyć te, ja myślę, koło 130 metrów. Tak bym chciał, żeby skoczył tyle, co Deszwander. Zobaczmy. Dawid w powietrzu. Dawid ciągnie, leci. Jakieś problemy w powietrzu. Nie wiem, jakie były warunki. Długo trzymał go Borek Sedlak. 124,5 metra. Jest to najsłabszy skok ze wszystkich reprezentantów Polski dzisiaj. Ale poczekajmy, Tutaj zafalowała mu prawa narta. Szybko spadł. Walczył, ciągnął, ale zobaczmy. Plus 12,5 punkta, więc dużo dostał. Bonifikaty za wiatr. Także zobaczymy, czy Polacy dalej będą utrzymywać to wysokie miejsce w tym konkursie. Ryoji Kobayashi, no Japończycy już nie mają szans na podium w tym konkursie, ale Ryoju może coś odrobić. Zobaczymy, ile stanie jest Ryoju skoczyć. Leci Ryoju, jest w dobrej formie, bardzo dobry, ale proszę Państwa, to nie był daleki skok Ryoju. Spodziewałem się czegoś więcej. A tutaj 127 metrów, także nie aż tak dużo dalej od Dawida Kubackiego, więc ciężko jest odlecieć, więc w tym świetle skok Dawida nie był taki zły.
Ryoyu dostaje plus 11,6, więc podobne warunki, 127 metrów. Japończycy w tym momencie są na drugim miejscu, tracą do Polaków 16,8 punkta. No, można to zrobić w drugiej serii, oczywiście. Oczywiście, że tak. Norwegowie. Norwegowie to jest bardzo ważny skok dla Polaków. Zobaczmy. Forfang jest w dobrej formie. 3 Forfang. Ja leci. Ach, skoczył tyle, ile miał skoczyć. Ale to też nie jest daleko. Jest wiatr w plecy. Ciężko zawodnikom odlecieć. Jednak skoczył dalej. No, nie dalej niż Dawid. To 24,5 metra. Za chwilę zobaczymy, jakie były warunki. No, będzie ciasno. Będzie ciasno nadal. Będzie ciasno. Także nikt nam nie odskoczy za bardzo. I Norwegowie plus 9,6 obejmują prowadzenie. Zobaczmy, ile przed Polakami. 2,2 punkty. Także... także jest kontakt z Norwegami. Brawo, brawo, brawo Polacy, brawo Dawid, Olek, Paweł i Kamil, bo przecież jak wiemy, nie startuje dzisiaj Piotr Żyła. Anżelniczek, uwaga, to może być bardzo daleki skok. To może być bardzo daleki skok i będzie taki, tak. Anżel jest w świetnej formie od turnieju czterech skoczni. Naprawdę fantastycznie się ogląda jego skoki. 131 metrów. Ależ to Słoweńcom da teraz przewagę. Fantastyczny. Najdłuższy skok w tej grupie czwartej, pierwszej serii. No ale ja tu, jak przepowiadałem, to będzie daleki skok. No i był. I był. Plus 6,5 punktów tylko dodane za wiatr. Dobre noty i 14,8 Słowenia przed Norwegami. To już jest dość spora, dość dobra przewaga przed drugą serią, ale jak wiemy, Słoweńcy lubią Zakopane, lubią tą skocznię, no i potwierdzają to. I przed nami Niemcy, Andreas Weliger. Niemcy, zdaje się, byli bardzo blisko nas po trzech grupach. Wiatr wieje zbyt mocno. Weliger długo trzymany na belce. 140 metrów aż potrzebuje, żeby objąć prowadzenie. Zobaczmy, Weliger leci, leci. Dobry, świetny skok, ale będzie fantastyczny skok. Ale świetna parabola lotu. Czekał na belce 2 minuty, proszę Państwa. 2 minuty i potrafił utrzymać koncentrację. 138,5 metra. Zdecydowanie najdalszy skok dzisiejszego dnia. Wow, wow. Aż nie spodziewałem się, że Weliger może tak daleko skoczyć, a jednak, no ale pamiętajmy, że Weliger jest również w doskonałej dyspozycji w tym sezonie Pucharu Świata. Niemcy drugie miejsce, minus 1,1 dostał, miał dobre warunki po 19 punktów i to powoduje, że Niemcy są na drugim miejscu, tracą do Słowenii tylko 2,3 punktu, także odrobili Niemcy ten słaby skok Geigera i liczą się nadal w walce o zwycięstwo w tym konkursie. I Stefan Kraft, dobre warunki są na skoczni, no może teraz troszkę wiatr w plecy, ale chyba nie jest duży. Stefan powinien skoczyć ponad 130 metrów, lider Pucharu Świata, świetny set od tego zawodnika. Ależ petarda, ależ odpalił. No, proszę Państwa, to jest kolejny fantastyczny skok, 141 metrów. Jak on szybko przecina tą powietrze, z jaką prędkością on leci. On po prostu nie wytraca tej prędkości z progu. Fantastycznie. Wydaje się, że leci za nisko, ale leci tak szybko. I ta technika bajeczna Stefana. Minus 1,2 odjęte. Świetne noty. I Austriacy zdecydowanie prowadzą po pierwszej serii przed Słowenią, Niemcami, Norwegią. Polacy na piątym miejscu, strata do podium, to jest 15 punktów, jest to jeszcze do odrobienia. Wydaje się, że trzy zespoły liczą się w walce o zwycięstwo, Austria, Słowenia i Niemcy, ale poczekajmy na drugą serię, poczekajmy. Ja jestem zadowolony z postawy Polaków,
tej pierwszej serii, naprawdę. Piąte miejsce będzie takim, jakiego bym oczekiwał, nawet oczekiwałem szóstego.